Zodiakalne raki, zaraz zobaczymy, co się dla Was wydarzy w lipcu 2023. Już wcześniej wylosowałam karty, poukładałam je intuicyjnie i teraz zaczynamy. Zaczniemy od aniołów, którzy Was prowadzą w tym miesiącu, a wypadło dwoje. Oho, Lucyfer. No, będzie intensywnie. I dla równowagi anioły czerwonego promienia. No właśnie się zdziwiłam, że wypadły dwie karty, ale już wiadomo. Ja zawsze tak mam, że jak gdzieś wypada Lucyfer, to razem z nim wypada druga karta dla równowagi. Ponieważ Lucyfer, uwaga, nie ma się czego bać, nie o to chodzi, że będą jakieś straszne rzeczy. Lucyfer to są lekcje życiowe, lekcje karmiczne związane z ego, tak? Czyli z tym, że ja tu jestem tylko najważniejszy, ja i moja pozycja, nie wiem, coś takiego. Bierzcie to, co z Wami rezonuje. I właśnie dlatego mamy tutaj anioły czerwonego promienia, bo one równoważą tutaj. Widzę, że wielu z Was robi jakieś ważne rzeczy, chce przynieść światło, zmienić coś, przynieść światło do jakiejś sytuacji, coś polepszyć, ale też czuję, że robicie to nie do końca w dobry sposób. Nie o to chodzi, że to jest zły sposób, tylko właśnie Wasze działania są bazowane na ego i też słyszę, że dla niektórych z Was na podszeptach jakichś ludzi. I wtedy myślicie, o, lepiej zrobię tak, bo on to się zna, a ja się nie znam. Na przykład. I anioły czerwonego promienia są z Wami, zodiakalne raki, w tym miesiącu, żebyście uwierzyli w swoją siłę. One mówią, uwierz w swoją siłę, w swoją wewnętrzną siłę. Zajrzyj do serca, a zobaczysz tam czerwony promień. Oni Cię wspierają i wtedy będziesz w stanie połączyć się bardziej z sercem, z intuicją, i będziesz wiedzieć, co zrobić w tej sytuacji, w której teraz jesteś. Bierzcie to, co z Wami rezonuje, bo to jest czytanie kolektywne, dla każdego to będzie coś innego, ale już czas działać w zgodzie z sercem, a nie z ego i z tym, co sobie myślimy, że powinno być. Aniołowie czerwonego promienia często też dają przestrzeń spokoju. Tutaj chodzi o akcję, o działanie, ale nie o takie bezmyślne działanie w biegu właśnie, o Boże, ze strachu albo z pychy, albo no właśnie z takiego poziomu ego, tylko właśnie dają Ci czas na to zagłębienie się w siebie, tak? I na uwierzenie w to, że masz potężną siłę w sobie. Dla niektórych z Was też widzę, że anioły czerwonego promienia przyniosą zmiany. Bo anioły czerwonego promienia wyciągają z jakichś okoliczności miejsc, które już Ci nie służą. I widzę tutaj, że albo będzie przeprowadzka, albo zmiana pracy, zmiana jakiegoś otoczenia, bierzcie to, co z Wami rezonuje, będzie zmiana, bo anioły czerwonego promienia dla wielu z Was widzą, że te okoliczności, w których funkcjonujecie, już Wam nie służą, a zatem trzeba z nich wyjść. Dobrze, zobaczmy, co Wam powiedzą kroniki Akaszy. Oho, plotka. No tak, to już wiemy, na jaki temat będzie ta lekcja Wasza życiowa w tym miesiącu. Tak jak mówiłam, czuję, że robicie coś ważnego dla ludzi, dla społeczności, dla rodziny. Bierzcie to, co z Wami rezonuje. I są wokół Was ludzie, którzy Wam tego zazdroszczą, którzy Was nie lubią z jakichś powodów, bo nie wiem, jesteście od nich lepsi, coś w nich triggerujecie. To jest ich sprawa, to jest nieważne. I oni będą o Was plotkować. I ta plotka będzie punktem zapalnym do lekcji życiowej dla Was. Czy postanowicie działać z ego, mścić się, wymyślać plotki na ich temat, czy zaufacie w swoją siłę i przejdziecie dalej, nie będziecie w ogóle na to reagować, tylko będziecie robić swoje. Oto jest pytanie. Zobaczymy, co powie Wasza bogini na ten miesiąc. No pięknie, Wasza bogini daje Wam rozwiązanie tego.
Rzadko jest tak, żeby przewodnicy mówili, jak coś zrobić, więc bierzcie, bierzcie wskazówki, bo tutaj jest jasna. Miłosierdzie. Przestań oceniać siebie i innych. Otwórz oczy na dobro i miłość, które są w każdym z nas. Widzicie? Nie chodzi o to, żeby teraz usprawiedliwiać tych ludzi. Oni mają swoje problemy i z nimi sobie muszą poradzić. To nie jest twoja kwestia. Twoja kwestia to jest ta lekcja życiowa, tak? Nie ma co zwracać uwagi na tamtych ludzi. Więc Kuan Yin mówi, że w tej sytuacji potrzebujesz miłosierdzia dla siebie i innych. I ci ludzie zazdroszczą ci, boją się, czegoś im brakuje i właśnie dlatego tak się zachowują. I tu nie chodzi o to, żeby ich usprawiedliwać, głaskać po główce i okej, wszystko dobrze. Nie. Trzeba mieć dla nich i dla siebie miłosierdzie w sercu, ale też iść dalej, tak? Nie bez powodu Kuan Yin jest pod aniołami czerwonego promienia. Trzeba iść dalej w miłosierdziu. A zatem w tym miesiącu decyzja należy do ciebie. Czy pójdziesz dalej w swoim rozwoju, w swoim życiu, dalszą drogą, na której czekają cię nowe możliwości, czy zostaniesz w tym egotycznym paradygmacie i będziesz się w tym bagienku taplać? To zależy od was. Dobrze, zobaczmy wyrocznię duszy, co ma wam do powiedzenia. No tak, no i jest to centralny punkt czytania i jest to karta samooceny. Wiem, że mam dary od mojej duszy, które służą mi i innym. Widzicie, ja czułam, że wy robicie coś ważnego, nie tylko dla siebie, ale dla społeczności, dla kraju, dla planety, cokolwiek to dla was jest, i macie jakieś wyjątkowe dary, które wam w tym pomagają i możliwe właśnie, że ci ludzie wam tych darów zazdroszczą, dlatego tak się zachowują. I w tym miesiącu, tak jak już wspominałam, będziecie się uczyć mieć wysoką samoocenę, ale nie wychodzącą z ego, tylko wychodzącą z serca, z pokoju, z działań, które wynikają z podszeptów waszej intuicji. A zatem to są bardzo subtelne energie i różnice, tak? Bo w naszej kulturze się uczy, że wysoka samoocena to jest egoizm, to jest jakieś takie patrzenie na siebie, jakbyśmy byli lepsi od kogoś. Nie, nie, nie. To są dwie różne rzeczy. Zdrowa, dobra samoocena prowadzi do tego, że rozwijasz swoje dary, rozwijasz swoją wewnętrzną siłę. I o to tutaj chodzi. Zobaczmy, kto was jeszcze prowadzi w tym miesiącu. O, rycerz. Bądź odważny i szczery. Mnich. Bądź oddany. I mistrz Shaolin. Poruszaj się z gracją w działaniu. Wow. Okej. Piękni przewodnicy dla was. Kolejne wskazówki, jak sobie radzić z tą dziwną sytuacją, która was czeka w lipcu. I tak. Bądź jak ten rycerz. Stały w sobie. Widzisz, on ma zamknięte oczy. Trzyma przy sercu ten miecz, ale go nie wyciąga. Także on wie, że ma siłę i moc, ale wie, że siła i moc jest w środku i że odwaga i szczerość to są jego najważniejsze atuty. A zatem bądź odważny, bądź szczery. Jeżeli ktoś wymyśla nieprawdziwe rzeczy na twój temat, to nie irytuj się, bo to by było z pozycji ego, tylko bądź w sobie, bądź ugruntowany w sobie, bo ty wiesz, że jesteś w porządku. Ludzie, którzy cię kochają, którym na tobie zależy, też wiedzą, że jesteś w porządku. Więc nie ma co się przejmować takimi tutaj plotkami. Teraz przejdźmy do mistrza Shaolin, który ma dla was taką wiadomość, żeby ruszać się z gracją. Tak? To jest bardzo połączone z aniołami czerwonego promienia, czyli nie skakać do przodu w jakimś chaosie, tylko żeby te wasze ruchy były płynne, spokojne, ze skupienia, cokolwiek nie robicie, tak? A robicie jakieś ważne rzeczy. Także ci obaj mistrzowie są bardzo połączeni z kartą samooceny, bo to, co oni robią, to bycie w stałości, w szczerości i odwadze, a także ruszanie się z gracją, zaplanowane, wyczute bardziej niż wymyślone, to
wszystko bierze się z wysokiej samooceny i z miłości do siebie. A zatem czuję, że bardzo ważne jest dla Was, raki, w tym miesiącu, żebyście praktykowali miłość do siebie. Jeśli potrzebujesz pomocy przy tym, to mam na moim kanale taki film, afirmacje miłości do siebie, jestem miłością, które można powtarzać codziennie, słuchać ich codziennie, żeby właśnie bardziej ugruntować się w sercu i w miłości do siebie. Jeśli to z Tobą rezonuje, to link do tego filmu będzie na końcu tego czytania, ale poczekaj, bo to jeszcze nie koniec. Tutaj widzę na tej karcie mistrza Shaolin smoka i modliszkę. I czuję, że ten smok i ta modliszka to też są przewodnicy duchowi dla raków na ten miesiąc. Także jeśli to z Wami rezonuje, to poczytajcie coś o smoku i modliszce jako zwierzętach mocy, przewodnikach, bo to Wam może dać jeszcze dodatkowe wskazówki na ten miesiąc. I kochani, mamy tutaj jeszcze mnicha, który mówi o tym, żeby być oddanym i zaangażowanym. A zatem naprawdę czuję, że robicie jakieś ważne rzeczy, spisujcie swoje pomysły, to też tutaj czuję, i bądźcie oddani sprawie, w stałości, odwadze, szczerości. Bądźcie oddani tej sprawie, zaplanujcie powoli swoje ruchy, nie oglądając się na wrednych ludzi, że tak powiem. Miejcie dla nich miłosierdzie w sercu, a wtedy zyskacie dostęp do swojej wewnętrznej siły, niesamowitej siły, żeby iść dalej. Wow! Zodiakalne raki, bardzo intensywny, ale też niesamowicie transformacyjny miesiąc przed Wami. Jeśli chcecie znać więcej szczegółów na temat tego, co się dla Was wydarzy, to zapraszam Was na moją stronę Patreon. Tam możecie zostać moim patronem i co miesiąc otrzymywać różne dodatkowe czytania, w zależności od tego, jaką opcję wybierzecie. Jeśli chcesz kupić pojedyncze czytanie prywatne, napisz do mnie maila, mail jest w opisie. A jeśli chcesz wygrać darmowe prywatne czytanie ze mną, to zasubskrybuj mój kanał, polub ten film, polub moje social media, bądź aktywny, a wtedy masz szansę na wygraną. Zodiakalne raki. Bardzo polecam Wam te codzienne afirmacje miłości do siebie, zwłaszcza w lipcu. Tutaj w tym czytaniu wyszło, że jest to Wam niezwykle potrzebne. Jeśli to z Tobą rezonuje, to ten film pojawia się na ekranie. Dziękuję i wysyłam Wam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.